Przed nami jest bardzo bogaty program artystyczny, dwie wielkie retrospektywy reżyserskie Jerzego Skolimowskiego, Margaretę von Trotta, ale także retrospektywa aktorska. Jeden organizm, miasto, festiwal to jest jedno. Dla każdego Polaka, no to jest ideał. Tutaj myślę, że lepiej się już nie da. Jest niepowtarzalny, o może tak, jedyny w swoim rodzaju. No bo nie jest to jakaś gala, to jest tak bardziej na luzie. Który raz na festiwalu? Ojej, chyba piąty. No jak się podoba, jak wrażenie? Nie no super, no. Przed chwilą weszliśmy, więc nie możemy tak dokładnie powiedzieć i oddać tego, co czujemy, ale myślę, że na pewno coś wyniesiemy z tego.